Minęła 14. Agnieszka Kopacz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na program Newsroom. Najbliższe dni, najbliższe godziny będą kluczowe, jeżeli chodzi o unijny budżet. Co to będzie oznaczało tak naprawdę dla Polski, dla naszej przyszłości, dla spraw finansowania ze środków budżetowych Unii Europejskiej? O tym dziś szeroko porozmawiam z gośćmi programu Newsroom. Na początek profesor Marek Belka, były premier, były szef NBP, europoseł. Dzień dobry, witam Panie Profesorze. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, Reuters donosi, że Polska i Węgry wstępnie zaakceptowały propozycję związaną z budżetem Unii Europejskiej, przedstawioną przez niemiecką prezydencję. No i teraz oczekują tylko na zgodę Holandii i innych tych sceptycznie nastawionych do tej propozycji państw członkowskich Unii Europejskiej. To jest realny scenariusz? Myśli Pan, że to już nastąpiło, ta wstępna zgoda i dogadanie się? Bardzo trudno jest przewidywać wydarzenia, które mają mieć miejsce za kilka godzin albo za dosłownie dzień lub dwa, bo łatwo się pomylić. Natomiast ja myślę, że tak czy inaczej tego weta nie będzie. Tego weta nie będzie, dlatego że prezydencja niemiecka bardzo aktywnie działa, aby, no jakby to powiedzieć, zadowolić, albo inaczej, aby zapewnić Orbanowi i Morawieckiemu, powiedzmy sobie, uratowanie twarzy. Znaczy, mówiąc krótko, będzie wydana jakaś niewiążąca, ale jednak politycznie jakby obecna interpretacja, która będzie zawierać pewne, powiedzmy sobie, stwierdzenia typu, że Unia nie będzie, prawda, zmuszać Polski do zaakceptowania małżeństw jednopłciowych czy liberalizacji aborcji, do czego zresztą Unia w ogóle nie ma prawa. Więc o takie rzeczy, ale... Panie profesorze, to kto to kolokwialnie rzecz ujmując, kto to załatwił? Dzięki komu może zostać wypracowane no właśnie takie rozwiązanie? Kto tutaj był tym spiritus movens? Angela Merkel, kropka. Tutaj w ogóle nie ma co się zastanawiać. Niemcy są najbardziej zainteresowane tym, aby Unia Europejska była spójna i mocna. I wykorzystując, ale nawet gdyby nie pełnili dzisiaj tej funkcji prezydencji, na pewno byliby główną siłą za wypracowaniem pewnego, no powiedzmy sobie, kompromisu. Tak naprawdę chodzi o to, żeby tych dwóch przywódców miało co w swojej telewizji publicznej powiedzieć. Panie profesorze, czyli chodzi też o to, żeby był wilk syty i owca cała, no ale powiedział pan, że za tym stoi Angela Merkel, a więc Niemcy. No i pytanie, jak strona rządowa przekaże to w Polsce? Powiedzą, pomogli nam Niemcy, dzięki Niemcom się dogadaliśmy, w taki sposób to przedstawią, będą mieli odwagę? No nie wiem, co zrobią, ale na pewno nie będą... Ale co to za odwaga, żeby powiedzieć, że prezydencja niemiecka jest zainteresowana w utrzymaniu stabilności Unii? Ja nie wyobrażam sobie, znaczy nie wiem, na czym to miałyby polegać te problemy. Ja rozumiem, że się rozgrywa w Polsce część opinii publicznej taką kartą antyniemiecką, która jest oczywiście kłamliwa i dla nas bardzo szkodliwa. No ale no niestety tak się uprawia dzisiaj politykę. Panie profesorze, chciałbym poprosić pana o skomentowanie wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy, bo z jednej strony mamy wypowiedzi bardzo płodnego, jeżeli chodzi o takie wypowiedzi unijne, Janusza Kowalskiego, który napisał na Twitterze: weto jest jedynym i koniecznym rozwiązaniem, by uchronić Europę przed bezprawiem, a Polskę przed utratą części suwerenności. Z kolei Beata Mazurek odpowiedziała mu: kompromis zamiast weta, na tym nam zależy. Czy to oznacza, że jednak rząd w sprawie budżetu tak naprawdę no, nie ma zamiaru iść na zwarcie? Zaczęła pani pytanie od stwierdzenia Zjednoczona Prawica. Ta Zjednoczona Prawica akurat całkowicie nie jest zjednoczona, jest podzielona. I myślę, że no aż mi głupio, że w tym sporze biorę stronę pani Mazurek, która w żadnym przypadku nie jest osobą, którą darzę sympatią i szacunkiem. Ale rzeczywiście lepsze to niż te bzdury, które wygaduje minister Kowalski.
Panie profesorze, czemu zatem mają służyć te bzdury, o których pan powiedział? Bzdury, które wypisuje m.in. na Twitterze Janusz Kowalski. Przypomnijmy, że jest to polityk Solidarnej Polski. Ano właśnie, sama pani odpowiedziała na to pytanie. Chodzi o podniesienie znaczenia Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro osobiście. Ja muszę powiedzieć, że jakbym, no, trzymam kciuki za to, żeby było porozumienie unijne, a żeby Solidarna Polska uznała to za wyprzedaż polskich interesów i wycofała się z koalicji, z rządu. No to byłby, no, można powiedzieć, jednym strzałem dwa wróble byśmy ustrzelili. Panie profesorze, a propos, jeżeli używamy takiej myśliwskiej terminologii, to czy ktoś zostanie na przykład po tym szczycie i po tych negocjacjach odstrzelony? Na przykład jaki los może czekać Mateusza Morawieckiego, który, jak pan zapewne wie, ma też wielu sobie nieprzychylnych polityków w obozie tejże zjednoczonej czy też niezjednoczonej prawicy? No, od czasu, kiedy nazwano go miękiszonem, nie wiedziałem, że w ogóle takie słowo istnieje, ale od czasu, kiedy nazwano go miękiszonem, obojętnie co by nie zrobił, można będzie go przynajmniej z pozycji Solidarnej Polski nazywać tym miękiszonem. Jedyne, co go może uratować od tego nieprzyjemnego epitetu i tak naprawdę uratować dalszą jego karierę, to po prostu wzięcie za pióro wieczne albo za długopis i zdymisjonowanie ministra sprawiedliwości. Wtedy okazałoby się, że nie jest właśnie mięczakiem, tylko twardzielem. No właśnie, jak pan obstawia, panie profesorze, okaże się mięczakiem czy też twardzielem, kiedy patrzy pan na jego drogę polityczną, no i przede wszystkim na jego pozycję, aktualną pozycję w Zjednoczonej Prawicy? Ja się nie znam na tym, jaka jest jego pozycja w Zjednoczonej Prawicy. Zatem proszę nie używać tego sformułowania Zjednoczona Prawica, bo to jest oksymoron, to jest sprzeczność sama w sobie. To ja jakiego słowa użyć, panie profesorze? Jakie będzie w tym momencie najlepsze, żeby określać tę Zjednoczoną Prawicę? Postaram się go używać. Właśnie, dobrze pani mi to zripostowała. No to jest walka między radykalną prawicą a ekstremistyczną prawicą. Taką, bym powiedział, no, jaskiniową. Ja jestem, jeżeli już mam wybierać między dżumą i cholerą, no to wybiorę tą prawicę radykalną. I ja myślę po prostu, że, ale już mówiąc zupełnie poważnie i nie używając takich, powiedzmy sobie, spektakularnych, ale niewiele wnoszących określeń, Mateusz Morawiecki jest człowiekiem, który jako premier zajmuje się załatwianiem spraw i on ma lepszą chyba świadomość tego, jaką wagę dla Polski i dla Europy posiada ten pakiet budżetowy. I po prostu, jeżeli znajdzie odpowiednie, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, dupokrytki, a temu Niemcy dostarczą, no to się zgodzi. Panie profesorze, też mocne określenia. Pamięta pan, jak Beata Szydło wracała z Brukseli i Jarosław Kaczyński w powitalnym orszaku czekał na nią na lotnisku? To jak Mateusz Morawiecki będzie wracał teraz z Brukseli, to co, będzie powitanie? Będzie jakaś feta, kwiaty na lotnisku? Czego się pan spodziewa? No może nie fety na lotnisku, bo teraz jest pandemia, więc nie ma co tłumów robić, ale ja myślę, że cokolwiek by się nie stało, to Mateusz Morawiecki, ale nolens volens, także i wicepremier, jego podwładny, czy też może i przełożony, pan wicepremier Jarosław Kaczyński, obaj uznają, że to wielki sukces i kropka. Panie profesorze, a pana zdaniem to będzie wielki sukces? No zobaczymy przede wszystkim, jakie będzie to jak to będzie przybrana znaczy jak przyozdobiona będzie ta decyzja. Oczywiście brak weta jest olbrzymim sukcesem Polski, nas wszystkich, obywateli, ale także Europy. Natomiast to, w jaki sposób, że tak powiem, ozdobiona zostanie tymi powiedzmy sobie, interpretacjami i tak dalej, ta decyzja, no to lepiej albo gorzej będzie wyglądało to ogłoszenie sukcesu przez rząd. Ja jak najbardziej życzę tego, żeby tego weta nie było, żeby niech sobie będzie jak chce, ale żeby rząd uznał to za sukces i zaakceptował pakiet budżetowy. Bo to jest dobre dla Polski.
Panie profesorze, ostatnie pytanie a propos unijnego budżetu, ale proszę o bardzo krótką odpowiedź, bo czasu zostało nam niewiele. Jeżeli jednak to weto stanie się faktem, rozważmy taki scenariusz, ile Polska może na tym stracić? O jakich kwotach możemy mówić? No, mówi się o około natychmiast o około 100-150 miliardów złotych, bo nie będziemy uczestniczyć no już nazwijmy to minimalnie, w tej części grantowej Funduszu Odbudowy, czyli tego New Generation EU, ale myślę, że trudno określić straty, jakie wynikną z tego, iż tych wieloletnich ram finansowych nie będzie, tylko będą prowizoria budżetowe, które będą przecież nas także boleć. Ale tutaj trudno jest powiedzieć, ile dokładnie pieniędzy będzie. W każdym razie na pewno ze 30 miliardów euro z miejsca stracimy. Panie profesorze, teoretycznie możemy rzeczywiście takie kwoty stracić. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki ogłasza, chcemy wesprzeć tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Do około 600 miejsc trafią konwoje wsparcia seniorów. To wyciągnięcie ręki do tych, którzy potrzebują wsparcia. Wcześniej ogłasza też pakiet wsparcia dla samorządów. Skąd te pieniądze, panie profesorze? No i przede wszystkim, czy to było też takie wcześniej zabezpieczanie się na wypadek, gdyby te negocjacje w sprawie unijnego budżetu nie wyszły i żeby dać coś, taki prezent pocieszenia dla obywateli? Nie, ja nie myślę tutaj aż, że pan premier Morawiecki jest takim Machiavellim. Ja myślę raczej, że to wynika z potrzeby. No, pandemia nie ustępuje. Mamy drugą falę i trzeba pomagać ludziom, obojętnie na sytuację w Unii Europejskiej. Natomiast problem jest inny, że przecież na krótką metę rząd może wydawać pieniądze, finansując się w Narodowym Banku Polskim. Panie profesorze, przez moment chyba straciliśmy światło, chyba zgasło. Tak, u mnie w pokoju, w biurze w Brukseli zgasło światło, bo widać, że się nie poruszałem. I teraz już jest lepiej. Dobrze, czyli będę prosiła w odpowiednim momencie. I wtedy światło się pojawia. Dobra, to w odpowiednim momencie, panie profesorze, będę prosiła o poruszenie się. Panie profesorze, wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego. Dziś ma być głosowanie w tej sprawie. Spodziewa się pan jakichś rozstrzygnięć czy rezultatów, czy znowu Jarosław Kaczyński pozostanie nietykalny? Nie, no, wotum nieufności zgłaszane przez opozycję jest normalną procedurą. Ja sam pamiętam, wobec moich ministrów były takie wota zgłaszane. Natomiast one stanowią okazję, żeby podyskutować, żeby publicznie, bo przecież obrady Sejmu są transmitowane, parę rzeczy zarzucić, wyrzucić i tam powiedzmy sobie powiedzieć publicznie. Ale oczywiście, że wynik jest przesądzony tak długo, jak jest większość parlamentarna w rękach PiS-u. Panie profesorze, dzisiaj w Sejmie pojawił się m.in. komendant policji, który opowiadał przed posłami o zabezpieczeniu strajków kobiet, Marszu Niepodległości i powiedział, że nie godzi się na publiczny link na moich ludziach, czyli na policjantach, no i że te wszystkie działania ze strony policji były zgodne z prawem i były adekwatne. No właśnie, czy pana zdaniem szczególnie te ostatnie wydarzenia z udziałem policji na polskich ulicach były zgodne z prawem, były adekwatne? Jak to mówił dzisiaj generał Szymczyk? Proszę mnie o takie rzeczy nie pytać, bo ja się ani na tym nie znam, ani też i dokładnie nie obserwowałem tych wszystkich wydarzeń. Natomiast na pewno pewne epizody, pewne wydarzenia podważają społeczne zaufanie do policji. No i w tej chwili komendant no usiłuje to jakoś łatać, ale no mówiąc krótko, jak kobieta z aparatem fotograficznym i z legitymacją dziennikarską albo poselską się pojawia, to lepiej ją, że tak powiem, nie szturchać, nie pałować. No to tak zdrowy rozsądek tego wymaga. Potem trzeba się gęsto tłumaczyć. Panie profesorze, informacja, która wywołała dosyć duże poruszenie w ostatnich dniach, to informacja biznesowa o tym, że koncern Orlen zakupił Polska Press, a więc mediowego giganta. Czy pana zdaniem, z biznesowego punktu widzenia, była to sensowna inwestycja?
Nie, no bezsensowna. Oczywiście to jest czysto polityczne działanie. Przypomina mi to działania Gazpromu, który też w imieniu Putina wykupuje niezależne lub mniej zależne od Kremla media i tworzy koncern mediowy. Ekonomicznie nie ma to najmniejszego sensu. Myślę zresztą, że kiedyś kierownictwo Orlenu i jego prezes odpowie za działanie na szkodę spółki. Ale kiedy ma odpowiedzieć za te działania na szkodę spółki? Myśli pan, że stanie się to jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy na taką odpowiedzialność trzeba poczekać? Na pewno nie, bo myślę, że to działanie było bardzo dokładnie skoordynowane z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, co panu podpowiada intuicja polityczna? Co teraz będzie się działo, jeżeli chodzi o ten koncern Polska Presse, który, przypomnijmy, jest właścicielem największych regionalnych dzienników w naszym kraju? Czego możemy się spodziewać? Jakich działań medialnych? Nie tyle medialnych, co przede wszystkim kadrowych, bo ta władza przede wszystkim zaczyna od czystek kadrowych, więc będzie zastraszanie dziennikarzy, powiedzmy sobie względ niezależnych. Będą to być może stopniowo, a być może od razu tuby propagandowe, rządowe. No cóż, no, Dziennik Łódzki, którego jestem czytelnikiem od wielu lat, straci przynajmniej jednego czytelnika od zaraz. Panie profesorze, spodziewa się pan jakiegoś bojkotu Orlenu? Czy pan na przykład będzie kupował kawę podczas tankowania auta właśnie na tych stacjach? Czy przyłączy się pan do takiego bojkotu, o którym czytamy w internecie? Nie, ja nie kupuję. Ja nie kupuję benzyny czy paliwa w Orlenie, dlatego że Orlen jest nieco droższy od konkurencyjnych stacji. Natomiast trzeba mieć świadomość, że wszystkie paliwa, które są także u konkurencji sprzedawane, są w istocie przez Orlen wytwarzane, więc tu mamy właściwie pełen monopol. Nie ma się co obrażać, przecież paliwo trzeba kupować, tak czy inaczej. Panie profesorze, Andrzej Gut, mostowy wiceminister rozwoju pracy i technologii, działa w turystycznym biznesie, a w ministerstwie zajmuje się właśnie turystyką. Czy pana zdanie mamy tutaj do czynienia z konfliktem interesów? No tak, oczywiście, że mamy. I gdyby to była inna władza, to wtedy tamtejsza opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, podniosłaby wielki raban, no ale... No, widzieliśmy już w działaniach ministerstwa, czy też ministra zdrowia, że pewne standardy normalne, także w Polsce podczas dotychczasowych rządów, dzisiaj nie działają. Nikomu to nie przeszkadza. Panie profesorze, rozpoczęliśmy naszą rozmowę od negocjacji budżetowych, negocjacji unijnych i na tych negocjacjach także skończymy, bo chciałabym przeczytać panu wypowiedź twitterową Witolda Waszczykowskiego, który odniósł się do tych informacji, kompromis zamiast weta w sprawie unijnego budżetu. I Witold Waszczykowski napisał, jeśli to prawda, to przegraliśmy polską suwerenność. I jak pan skomentuje te słowa Witolda Waszczykowskiego, a więc byłego szefa MSZ-u? No cóż, jeżeli to prawda, no to w takim razie PiS powinien jakby złożyć mandat i poprosić o nowe wybory. Myślę, że suwerenność pana ministra Ziobro zostałaby, bo wcale nie oznacza, że zostanie, zostałaby naruszona. My nie mieszamy Polskę z PiS-em albo z jego najbardziej radykalnym odłamem. Bardzo dziękuję panie profesorze. Profesor Marek Belka, były premier, były szef NBP, europoseł, był naszym gościem prosto z Brukseli. Bardzo dziękuję raz jeszcze panie profesorze i dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zawetowanie unijnego budżetu bardzo wiele kosztowałoby, przede wszystkim nasze samorządy, które nie otrzymałyby bardzo ważnych środków finansowych. No i właśnie przedstawiciele tych samorządów i dużych miast, i małych miejscowości napisali taki list do Ursuli von der Leyen, w którym mówili o tym, że tak naprawdę nie zgadzają się z tą polityką prowadzoną przez polską czy też węgierską stronę rządową. Jednym z sygnatariuszy tego listu jest Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, który jest moim gościem w programie Newsroom. Dzień dobry panie prezydencie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, najnowsze doniesienia ze strony Reutersa mówią o tym, że no, będzie kompromis, nie będzie weta. Myśli pan, że te doniesienia na razie wstępne okażą się prawdą, czy jeszcze tutaj nic nie jest przesądzone? No, polska racja stanu to jedno i to, że to weto byłoby tutaj wbrew tej racji stanu, to jest dla mnie oczywiste. Natomiast zakładam, że od samego początku było to takim elementem negocjacyjnym, żeby uzyskać coś w innych obszarach. I mam nadzieję tak, że jednak taki pragmatyzm zwycięży i że tego weta nie będzie. Panie prezydencie, rozmawia pan z mieszkańcami Poznania. Kiedy oni przychodzą do pana i pytają, no panie prezydencie, o co chodzi z tym budżetem tak naprawdę, to co im pan odpowiada? Zgodnie z prawdą, że to jest taka sytuacja związana z napięciami wewnątrz obozu władzy, przede wszystkim tej presji, którą wywiera minister Ziobro na prezesie Kaczyńskim, a premier Morawiecki, niezależnie od swoich chęci, jest w pewnym sensie zakładnikiem tych relacji pomiędzy prezesem Kaczyńskim a ministrem Ziobro. Prezes Kaczyński zawsze twierdził, że na prawo od niego ma być już tylko ściana, stąd nie pozwoli w tej chwili budować kapitału politycznego ministrowi Ziobrze i jego ugrupowaniu na bazie tych właśnie elementów takich no, narodowych i tych bardzo radykalnych. No i w tej sytuacji to bardzo jest trudne dla premiera Morawieckiego, który zamiast mieć lojalnych wobec siebie ministrów, ma taką sytuację, jaką widzimy od kilku tygodni. Panie prezydencie, widząc to, co dzieje się w tej zjednoczonej, czy też jak mówił Marek Belka, nie bardzo zjednoczonej prawicy, to kto będzie największym przegranym, jeżeli te negocjacje w sprawie budżetu unijnego zakończą się jednak kompromisem, a nie wetem? No, na dzisiaj największym przegranym tych gier i tych elementów walki o władzę w Zjednoczonej Prawicy jest Polska, są Polacy i Polki. To jest największy problem, bo nikt od 30 lat nie miał takiej władzy, jaką dzisiaj dysponuje prezes Kaczyński czy Zjednoczona Prawica i nikt chyba nie zmarnotrawił tak naprawdę tej władzy i tych lat rządzenia w taki sposób, jak to uczyniła Zjednoczona Prawica. I nad tym ubolewam, że ktoś, kto uzyskał taką władzę, zamiast skupić się na działaniu na rzecz Polski, polskiej racji stanu, Polek i Polaków, tego komfortu życia, wykorzystania tych wszystkich rzeczy, które w tej chwili są naszym udziałem, że ktoś zmarnotrawił ten okres, tak jak to zrobił właśnie rząd Zjednoczonej Prawicy i tutaj odpowiedzialność prezesa Kaczyńskiego, ewidentnie. Panie prezydencie, porozmawiajmy o konkretach i ewentualnych stratach. Przy założeniu, że to weto stałoby się faktem, z jakimi stratami dla samego Poznania wiązałoby się to weto? Bo o tym także piszecie w tym liście, pod którym pan się podpisał. No, gdybyśmy traktowali, że to jest weto, które będzie taką preambułą do naszego wyjścia z Unii Europejskiej, no to przede wszystkim mielibyśmy odwrót wielu inwestycji, inwestorów, tych, którzy jednak by z Polski zdecydowali się wyjść. I to byłby największy problem, bo by wpłynął bardzo mocno na miejsca pracy, na bezrobocie, na te elementy. Jeśli chodzi o kwestie naszych inwestycji miejskich, to przede wszystkim musielibyśmy zrewidować naszą wieloletnią prognozę finansową, bo już teraz mamy w ogóle potężny problem z tym, by przy tych różnych zmianach, które wprowadza Zjednoczona Prawica, długoterminowo planować. To jest dla nas Panie największe prezydencie, ale wyzwanie, a nasze zrewidować. inwestycje planujemy nie na poziomie roku, tylko na poziomie 5-6 lat. Takie są te cykle inwestycyjne. Panie prezydencie, ale o ile zrewidować te plany? O jakich kwotach mówimy? Ile konkretnie straciłoby miasto na tym?
No to są konkretnie setki milionów złotych w tej perspektywie 2014-2020, to tutaj wykorzystujemy około 800 milionów złotych z Unii Europejskiej. Bez tych pieniędzy nie powstałyby tak ważne dla Poznania inwestycje, jak chociażby tramwaj na Narumowicę, który w 1/3 jest finansowany, ten pierwszy etap przez właśnie środki unijne. I jeżeli tutaj to weto miałoby miejsce i my byśmy byli pozbawieni możliwości czerpania z tych środków, to kolejne etapy tego tramwaju na Narumowicę no, musiały być albo okrojone, albo przesunięte w czasie. Panie prezydencie, jest pan wielbicielem sportu i boksu w szczególności, więc kierując się tą terminologią bokserską, zawetowanie tego budżetu unijnego to będzie taki nokaut dla Poznania, nokaut dla Polski? No, to będzie nokaut dla Polski. Poznań sobie w tym okresie pewnie lepiej poradzi niż inne miasta, no bo mamy też niższy poziom bezrobocia. Tutaj zawsze byliśmy takim miastem, które słynęło z tej jednak gospodarności, z tej umiejętności jakby w zakresie oszczędzania czy takiego gospodarowania pieniędzmi. Natomiast na tym straci cała Polska. Najgorzej odczują te właśnie najmniejsze, najsłabsze gminy i wystarczy przejechać przez Polskę, żeby zobaczyć te wszystkie tablice, które nas informują o tym, co zostało zrobione dzięki środkom unijnym, bo to nie tylko jest kwestia samych środków, ale też tego, że Unia Europejska jakby skierowała te środki na konkretne projekty, które służyły mieszkańcom, tak? Czyli to było bardzo ważne. Na pewno te środki zmieniły mentalnie i cywilizacyjnie Poznań i ja bym chciał, żeby jednak ten proces nadal trwał, byśmy się zbliżali do poziomu tych miast zachodnioeuropejskich, bo to weto i ewentualne wyjście z Unii Europejskiej przybliży nas do tych miast białoruskich, czego nie życzę ani państwu, ani sobie. A to byłoby chyba najgorsze rozwiązanie. Panie prezydencie, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Utworzenie tego funduszu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Ponad 12 miliardów złotych bezzwrotnego wsparcia. To taka tarcza samorządowa, jak to określił premier Mateusz Morawiecki. Co to za pomoc? Jak pan ocenia to rozwiązanie? To taka troszkę nagroda pocieszenia na wszelki wypadek? No, przede wszystkim ja mam duże obawy o stan finansów publicznych naszego rządu. Te tarcze, które były do tej pory prezentowane, proszę to zderzyć z odczuciami przedsiębiorców, którzy na takie wsparcie liczyli, bo to były zapowiadane setki miliardów złotych, już nawet nie 12, tylko to było 300 miliardów zapowiadane. Proszę zobaczyć, jak przyniosła rzeczywistość. Ja mam jednak spory dystans do tych konferencji premiera Morawieckiego, tych prezentacji w PowerPoincie. Samochodów elektrycznych za bardzo nie widzę produkowanych przez tutaj rodzime koncerny. Wprawdzie sam jeżdżę elektrycznym w pełni, ale to akurat nie jest polski wyrób. I również te inne zapowiedzi, które miały miejsce premiera i rzeczywistość, to są dwa różne światy, stąd podchodzę do tego z dużą ostrożnością. Panie prezydencie, czyli co? To będą takie czcze przechwałki i nie będzie nas finalnie stać na to, aby te 12 miliardów złotych przekazać na tą tarczę samorządową i skierować właśnie do samorządów? No też pytanie, ile te pieniądze będą warte, jaki będzie poziom inflacji, jaki będziemy mieli w tej chwili wskaźniki bezrobocia i tak dalej. Widzimy, jak chaotyczne były te decyzje w okresie pandemii, zamykanie lasów, ale też tak naprawdę bez żadnej zapowiedzi wcześniejszej. W piątek przedsiębiorcy, którzy prowadzą restauracje, kawiarnie się dowiadywali, że w sobotę muszą je zamknąć. Musieli część tych produktów jakoś, nie wiem, próbować wydać, rozdać, bo byli przygotowani na te weekendy, by właśnie świadczyć więcej tych posiłków. Ja przede wszystkim w zakresie naszych rządzących widzę bardzo dużo chaotycznych decyzji, nieprzemyślanych decyzji, zupełny brak strategii czy jakiejś taktyki, a bardzo dużo PR-u i takiego chwalipięctwa i napinania mózgów, bo przecież słyszeliśmy już, że sobie z pandemią najlepiej poradziliśmy i reszta świata może nas tylko podziwiać, no i że a rzeczywistość wygrywamy. Okazała się brutalna. I
że wygrywamy z tą epidemią. Tak jeszcze całkiem niedawno mówił premier Mateusz Morawiecki, to jego słowa, ale one pojawiają się tak co jakiś czas. Mamy taką falę i sinusoidę, jeżeli chodzi o jego wypowiedzi. Panie prezydencie, a co z konkretną pomocą ze strony miasta, jeżeli chodzi o przedsiębiorców? Jak to wygląda w tej chwili? No bo oczywiście o tym wsparciu rządowym już pan też wspominał. Wiemy, jak to wygląda, a jak to wygląda ze strony właśnie miasta, jeżeli chodzi o pomoc tymże przedsiębiorcom? No, przede wszystkim staramy się w tej chwili o nowe inwestycje. Cały czas rozmawiam z inwestorami, którzy rozważają w tej chwili inwestowanie w Poznaniu. To, że prowadzimy takie inwestycje i nie obcinamy tego, ma również wpływ na kondycję tych przedsiębiorstw małych, średnich, budowlanych, które w ten sposób nie muszą redukować swojego zatrudnienia. Najgorzej mają oczywiście restauracje, kawiarnie i tam, gdzie są to lokale miejskie, staramy się też szukać jakichś rozwiązań takich kompromisowych. Natomiast no, tak długotrwały lockdown i zamknięcie tych obiektów no, oczywiście oznacza, że wiele z nich nie jest w stanie przetrwać. Co więcej, większość z nich to z zasobów miasta lokalowych korzysta ułamek. To jest kilka procent tych wszystkich restauracji, kawiarni. Reszta to jest jednak w zasobie prywatnym. I w związku z tym nasze możliwości wspierania przedsiębiorców są bardzo ograniczone. No co my możemy zrobić jakby w zakresie wsparcia, którego należałoby udzielić taksówkarzom, tej całej branży fitness? Staramy się oczywiście rozmawiać z tymi przedsiębiorcami, wsłuchać w ich głos. Co mamy zrobić na przykład z tymi wszystkimi, którzy są w branży targowej, którzy budowali stoiska. W Poznaniu mamy i w okolicy Poznania 180 takich firm. Oni od marca tak naprawdę nie mają zleceń. Panie prezydencie, skoro powiedział pan, o tej branży targowej, no to w Targach Poznańskich powstał taki polowy szpital. Na początku miał być otwarty 30 listopada. Potem słyszeliśmy o dacie 3 grudnia, potem 7 grudnia miał być otwarty. No, czy panu wiadomo, kiedy ten szpital wreszcie zacznie działać? No bo na zdjęciach rzeczywiście widać, że tam łóżka są przygotowane, te strefy dla pacjentów są przygotowane, szpital czeka, co dalej? No, obecnie wojewoda przebywa na urlopie, a minister Kamiński wnioskował o jego odwołanie. Stąd też jeszcze kolejne niepotrzebne tutaj perturbacje w tym obszarze. Natomiast na dzisiaj widzimy, że zamknięcie szkół, o które postulowaliśmy już właściwie na początku października, skutkuje mniejszą liczbą zachorowań, mniejszą liczbą zakażeń. To z kolei powoduje, że te szpitale są tak najbardziej jako rezerwa. Tak? Dzisiaj widzimy, że spada liczba chorych. Natomiast ja bym jednak był za tym, żeby NFZ uczciwie podchodził do swoich partnerów, w tym przypadku Uniwersytetu Medycznego, i żeby dotrzymywał danego słowa, bo ta umowa miała tak naprawdę również konkretny wynik finansowy dla Uniwersytetu Medycznego. I taka sytuacja, że teraz nie ma potrzeby aż tylu łóżek, nie powinna skutkować tym, że koszty będzie tego ponosił Uniwersytet. Ja uważam z kolei też, że te działania rządu w tym obszarze akurat były słuszne, bo eksperci przewidywali, że najwięcej zachorowań, najwięcej zgonów będzie miało miejsce w grudniu. Stąd nawet jeżeli te szpitale nie będą potrzebne, czego bym życzył i państwu, i sobie, to uważam, że ich wybudowanie, czy na Stadionie Narodowym, czy tutaj na Targach Poznańskich, że to była właściwa decyzja w kontekście możliwości wzrostu zachorowań. Panie prezydencie, teraz o innym szpitalu. Miesiąc temu dokładnie, mniej więcej, media informowały o wstrząsającej sytuacji w szpitalu imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Poznaniu. Pan także na sesji Rady Miasta Poznania zapowiedział kontrolę. No i pytanie, jakie są jej wyniki, co już wiadomo w tej sprawie? No, ponieważ kontrolę również przeprowadził wojewoda i NFZ, w związku z tym uznaliśmy, że takie mnożenie tych kontroli po pierwsze wcale nie ułatwi pracy szpitalowi i te kontrole, które zostały przeprowadzone, one w dużym stopniu, zresztą opinie również też wielu pacjentów, no jednak potwierdziły te wypowiedzi dyrekcji szpitala, że ta opieka tam jest właściwa, panie że ten prezydencie, materiał został czy to... zmanipulowany. Panie prezydencie, czy te wypowiedzi też pracowników szpitala, czy też pacjentów pana osobiście uspokoiły jako prezydenta miasta, na terenie którego jest właśnie ten szpital?
No przede wszystkim mam informacje takie bardzo wiarygodne, że ten materiał został w dużym stopniu zmanipulowany, co zresztą było już widać na początku, tak? I ja rozumiem również też dziennikarzy oburzenie, że takie rzeczy trzeba natychmiast przekazywać, natomiast być może zabrakło takiej refleksji, by sprawdzić ten materiał, by sprawdzić, czy ta osoba, która go przedstawiła, nie ma problemów psychicznych. To nie są łatwe decyzje, rozumiem też dziennikarzy, ale tak trochę więcej ostrożności w tego typu elementach się przydaje, bo przecież mamy też szereg dezinformacji takich na przykład, że są te łóżka puste, że to są jakieś manekiny, że tak naprawdę jest to fikcją. Niestety musimy się z tym mierzyć i też należy docenić tych, którzy ryzykują życie i zdrowie, walcząc o życie i zdrowie innych. Panie prezydencie, oczywiście doceniamy pracowników służby zdrowia, bo rzeczywiście no, ich praca jest nieoceniona w tych trudnych czasach. Rząd przedstawia program szczepień. Dokładnie nie wiadomo jeszcze, kiedy ta szczepionka dotrze do Polski, ale ma dotrzeć. Pytanie, panie prezydencie, czy jako pierwszy obywatel Poznania zaszczepi się pan jako pierwsza osoba? Szanowni Państwo, no ja od wielu lat, chyba nie wiem, kilkunastu, szczepiłem się na grypę i to jest pierwszy rok, w którym nie jestem zaszczepiony na grypę, bowiem tych szczepionek zabrakło. I jeżeli zabrakło tych szczepionek na grypę, to oczywiście podchodzę też z ostrożnością do tych wypowiedzi rządzących, że będą szczepionki na COVID. Zaszczepię się, nawet dzisiaj padło pytanie dziennikarza, czy zaszczepię się publicznie. Uzależniłem to od tego, czy to będzie jednak szczepienie w ramię, czy w pupę, no bo nie chciałbym tak publicznie wystawiać, przepraszam, pupę. A jeżeli to będzie w rękę tradycyjne szczepienie, to wtedy tak, przed kamerami zrobi to pan jako pierwszy obywatel Poznania, jestem, czy w kolejności dalszej? Jestem gotów, natomiast nie chciałbym wchodzić w kolejkę tych, bo przede mną są oczywiście pracownicy medyczni, są lekarze, potem są seniorzy, jest szereg grup, które są uprzywilejowane. W tym uprzywilejowaniu nie ma samorządowców, niezależnie od tego, jaką pełnią funkcję. Ja nie mam zamiaru tutaj też się jakoś w tym wszystkim wyłamywać z tej kolejności. Natomiast gdyby było takie oczekiwanie, oczywiście jestem gotów to zrobić pierwszy, jestem gotów dać przykład. Oczywiście pod warunkiem, że to będzie w rękę, jeżeli to miałoby być publiczne. Panie prezydencie, Orlen zakupił ostatnio Polska Press, no więc właściciela bardzo wielu poczytnych i bardzo popularnych gazet lokalnych, w tym także Głosu Wielkopolskiego. Czy spodziewa się pan, że teraz lokalne media jeszcze bardziej i chętniej będą patrzyły panu na ręce i będą prześwietlały to, co pan robi? Spodziewa się pan większej liczby ataków pod swoim adresem? No, takie zadanie prasy, żeby patrzyło władzy, niezależnie od tego, czy to jest władza samorządowa, lokalna, czy też krajowa, i to jest ta czwarta władza. Natomiast byłoby dobrze, gdyby to była też, gdyby to był obiektywny przekaz. Te doświadczenia wcześniejsze, telewizja publiczna i radio publiczne, od wielu lat trudno ten przekaz nazwać obiektywnym. Jeżeli tutaj też bym się bardziej jednak spodziewał tego, że to zostanie wykorzystane do pewnego rodzaju manipulacji danymi, aczkolwiek również w takich czasach, gdy media publiczne bezpardonowo krytykowały czy prezydenta Adamowicza, czy też innych samorządowców z opozycji, mnie również brutalnie, to można było wygrać. Wygrałem z rekordowym wynikiem poprzednie wybory samorządowe. W związku z tym w tych warunkach też można funkcjonować. Panie prezydencie, strajk kobiet i te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce na ulicach Warszawy, ale też innych miast, działania policji, przez wielu określane jako działania bezprawne. Generał Szymczyk, a więc szef policji, mówi, że nie godzi się na publiczny lincz na swoich ludziach. No i twierdzi, na publiczny lincz na jego ludziach, i twierdzi, że policjanci działali zgodnie z prawem. Pana zdaniem te wszystkie działania policjantów, kiedy pan je obserwował, były zgodne z prawem i tak rzeczywiście powinna się zachować policja, która używała środków przymusu bezpośredniego wobec protestujących?
Jestem przeciwnikiem takiego generalizowania zachowań na podstawie jednostkowych działań. I w tym wszystkim, w tak trudnej atmosferze, policja w większości przypadków działała właściwie, a że zdarzały się też i zdarzyły się przypadki, które również w mediach zostały pokazane, niewłaściwych zachowań, absolutnie nieakceptowalnych ze strony osób, które powinny nas chronić jako obywateli, to jest jakby odrębna kwestia. I tak jak właśnie w zakresie szpitali, tak samo policji czy innych instytucji, jestem daleki od tego, by ten wizerunek opierać o jednostkowe zachowanie jednego czy dwóch funkcjonariuszy. Panie prezydencie, dziękuję bardzo. Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, był gościem programu Newsroom. Dziękuję raz jeszcze i wszystkiego dobrego. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powiedział, że zaszczepi się przeciwko koronawirusowi, no ale pod warunkiem, że to szczepienie będzie w rękę, wtedy zrobi to oczywiście publicznie i będzie zachęcał do tego także poznaniaków. Ale jak tak naprawdę będą wyglądać te szczepienia? Przede wszystkim, czy Polska Służba Zdrowia temu podoła? To jedno z pytań, które skieruję do mojego kolejnego gościa, Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie doktorze, jest pan lekarzem rodzinnym, kierownikiem praktyki lekarza rodzinnego w Udaninie na Dolnym Śląsku. Biorąc pod uwagę te kryteria, o których mówił premier Mateusz Morawiecki, ale także minister zdrowia, to pana przychodnia jest gotowa i bez problemu niemalże może się włączyć w ten program szczepień przeciwko koronawirusowi? Nie, no oczywiście bez problemu to nie, dlatego że 180 szczepień w tygodniu bez możliwości dostosowania harmonogramu pracy i organizacji pracy praktyki, to jest niewykonalne. Jeżeli mamy udzielać świadczeń w postaci szczepień przez 6 godzin, mieć jeszcze zespół wyjazdowy, mobilny, no i 36 szczepień, czyli co 10 minut jedno szczepienie, to musi na tym ucierpieć udzielanie świadczeń innym pacjentom, czyli tym, których mamy normalnie pod swoją opieką, a zatem te kryteria muszą być skorygowane, ponieważ każdy z osobna może byłyby do realizacji w dużej liczbie podmiotów. Natomiast jeżeli mówimy o małych podmiotach, tam gdzie ta kadra jest w niewielkiej liczbie, wykonanie takiej ilości szczepień bez uszczerbku dla pozostałej działalności jest niezwykle trudna, a właściwie bym powiedział niemożliwa. Stąd część podmiotów, które mają tyle kadry, mają takie możliwości infrastruktury, czyli mają pomieszczenia, mogą wydzielić ruch chorych, zdrowych, tych do szczepienia i tych chorych, mają tyle kadry, żeby obsadzić oba te ciągi pacjentów, to być może takie firmy się zgłoszą i jest możliwe do spełnienia. Natomiast to jest mniejszość i na pewno, jeżeli mamy szczepić, mamy robić wielką akcję, która ma w krótkim czasie spowodować zaszczepienie populacji polskiej, no to na pewno trzeba te kryteria zmienić. Panie doktorze, biorąc pod uwagę, nazwijmy to wasze moce przerobowe w tym momencie, to ile takich szczepień moglibyście wykonywać na przykładzie pana przychodni tygodniowo? Założenia są takie 180, a jaki jest realny scenariusz? Ile takich szczepień moglibyście wykonać? Wszystko zależy od tego, z jaką przychodnią mamy do czynienia i ile kadry ta przychodnia ma. Jeżeli istniałaby możliwość dostosowania naszej dotychczasowej działalności do tych szczepień i byłaby możliwość zmiany harmonogramu elastycznego w zależności od menadżera danej placówki, tak żeby była możliwość i szczepienia, i przyjmowania pacjentów bez uszczerbku dla świadczeń, które są kontraktowo zapisane w naszej umowie i które są dostarczane naszym pacjentom, no to może być tak, że te większe placówki mogłyby i 100 szczepień wykonać tygodniowo, te mniejsze 50, czyli około 10 dziennie. Natomiast w sytuacji, kiedy by rzeczywiście to przeorganizowanie zostało, takie zielone światło zostało dane, no to każdy, obliczając jaką populację ma zabezpieczyć, ilu ma pacjentów chętnych do szczepienia,
ilu musi pozyskać, bo pamiętajmy o tym, że wielu pacjentów nie jest zainteresowanych szczepieniami albo wręcz boi się szczepień, więc trzeba wykonać ogromną pracę, żeby przekonać pacjentów do tego, żeby zaszczepić się na COVID-19. Zresztą taka jest też nasza rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. A więc jeżeli mówimy o placówkach, które no, w większości funkcjonują w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli takie między 2,5 a mniej więcej 7-8 tysięcy populacji objętej opieką takiej placówki, no to te 100-120 szczepień, od 50 do 100-120 szczepień na pewno byśmy byli w stanie robić co tydzień. Panie doktorze, Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj w programie Tweet powiedział, że w wielu krajach Europy zorganizowane są mobilne punkty szczepień. W ten proces powinny być włączone apteki oraz parafie. Co pan sądzi o takim pomyśle, aby w ten proces szczepień były włączone takie podmioty jak apteki czy chociażby budynki parafialne? No, to jest troszeczkę taki kampanijny, taki wojenny scenariusz. No, mamy ekstraordynaryjne warunki. Rzeczywiście pandemia zmusza do myślenia o niestandardowym postępowaniu, ale ja przypominam, że jeżeli chodzi o szczepienia, to tak naprawdę jeszcze do tej pory takiego precedensu nie było, ani poprzednich szczepień, które wykonywaliśmy, na przykład szczepień przeciwko grypie, nie prowadziliśmy na razie w aptekach, ani na parafiach, więc nie ma takich doświadczeń. Wydaje się, że biorąc przykład innych krajów, na przykład Portugalii, gdzie szczepi się nie tylko w zakładach opieki zdrowotnej, w podmiotach leczniczych, można wziąć ten przykład jako do zastosowania w Polsce, ale ja przypominam, że są pewne procedury, które obowiązują w naszym kraju i nie zostały zmienione, a więc są ludzie, którzy są uprawnieni do tego, żeby kwalifikować do szczepień i jest personel, który ma uprawnienia do tego, żeby zaszczepić, a więc lekarze określonych specjalności, którzy w ramach swojej specjalizacji mieli kursy kwalifikowania do szczepień, no i pielęgniarki, które mają takie kursy. Na razie to się nie zmieniło i sam pomysł, sama idea być może warta by była dalszego rozwijania, ale na ten moment prawo nie pozwala na to, żeby na przykład szczepili farmaceuci. To jest Panie doktorze, to proszę powiedzieć, ile czasu wymaga doszkolenie na przykład takiego chociażby farmaceuty czy też innego pracownika służby zdrowia do tego, aby mógł przeprowadzać takie szczepienia? Czy do tego stycznia, lutego dałoby się takie osoby przygotować? Jeżeli chodzi o w ogóle program studiów, jeżeli chodzi o farmaceutów, jeszcze nie jest dostosowany do tego i nad tym się pracuje i pewnie wkrótce tak będzie. Natomiast jeżeli mówimy o przygotowaniu farmaceutów, to nie jest tylko prosta sprawa kursu. To są ludzie z wyższym wykształceniem, pracujący w opiece zdrowotnej, więc taki kurs mógłby trwać i tydzień, i 3 tygodnie. Wszystko zależy od tego, co byśmy chcieli, jaką wiedzę chcielibyśmy tam dostarczyć i jakie zabezpieczenia ten farmaceuta musiałby czynić w sytuacji powikłania. My mówimy o szczepieniu, które jest nowe, które do tej pory nie występowało w Polsce, na nowych technologiach oparte i różne działania uboczne, które mogą się zdarzyć, nie są do przewidzenia dla ludzi, którzy do tej pory nie kwalifikowali i nie szczepili. Nie mają doświadczenia, nie mają rutyny. Pomysł, żeby przy tych szczepieniach wykorzystywać tą kadrę, jest bardzo, bardzo ryzykowny. W związku z tym, jeżeli my mówimy o szczepieniach takich jak grypa, która jest zapoznana od wielu lat, wiemy jakie są objawy uboczne i możliwe objawy uboczne, tutaj jest zupełnie inny temat. Natomiast jeżeli mówimy o szczepieniu przeciw COVID-19, kiedy my sami jako lekarze dopiero poznajemy strukturę tej szczepionki, czytamy ulotki, wiemy jakie mogą być działania uboczne, wiemy jakich mamy pacjentów, na co chorują, jakie mogą mieć przeciwwskazania do szczepień, to jest pewien problem z kwalifikacją, więc wpuszczanie w tej chwili nowych ludzi, którzy nie mają takiego doświadczenia, jest ryzykowne i nie byłbym za tym za bardzo.
Panie doktorze, a właśnie co z tymi kwalifikacjami pacjentów do samego szczepienia? Jak miałoby się to odbywać, szczególnie w takich małych ośrodkach zdrowia, w takich właśnie POZ-ach, które często teraz mają problemy kadrowe i tych ludzi nie ma, kto w tych małych ośrodkach leczyć, a teraz do tego doszłyby dodatkowe kompetencje, czyli jeszcze kwalifikowanie osób właśnie do tych szczepień. No tak, ale jeżeli jest sytuacja ekstremalna, taką jaką mamy, mamy dużo pacjentów, dużo szczepionek, mało kadry, to trzeba w takim razie robić wszystko, aby ta kadra mogła być maksymalnie efektywnie wykorzystana. I tak jak mówiłem, jeżeli w tej chwili ogłasza się kryteria 180 w ciągu tygodnia, no to oczywiście, że wiele podmiotów odpadnie na samym początku tego naboru, bo nie damy rady tego zrobić. Natomiast jeżeli zezwoli się elastycznie na to, żeby dostosować pracę takich nawet małych zespołów do tego, żeby szczepić pacjentów, to byłoby to możliwe, byłoby możliwe tak zorganizować, żeby ludzie się szczepili w mniejszej liczbie, ale mieli blisko siebie ten punkt szczepienny, w którym mogliby się zaszczepić, a nie jeździć gdzieś, gdzie są duże zbiory personelu i szczepi się dużo pacjentów, ale odległość jest dosyć duża i w związku z tym część pacjentów po prostu w ogóle z tego zrezygnuje. A więc jeżeli, odpowiadając wprost na pytanie, w każdym punkcie szczepiennym szczepimy w Polsce dzieci, szczepimy dorosłych. Teraz możemy szczepić także COVID-19, tylko trzeba nam pozwolić zorganizować to tak, jak nam warunki na to pozwalają. Przystosowując to rzeczywiście do waszych warunków. Panie doktorze, słyszeliśmy, jakie osoby zostaną zaszczepione na początku. Na początku to będą między innymi pracownicy służby zdrowia, służby mundurowe, czy osoby starsze, czy też z chorobami współistniejącymi. A co z osobami 30-40-letnimi, które są zdrowe? Jak długo będą musiały czekać na takie szczepienie? Władysław Kosiniak-Kamysz, przywoływany tutaj dzisiaj przeze mnie, powiedział, że zaszczepienie wszystkich Polaków potrwa nawet 4 lata, a te osoby 34-latkowie, ile będą musieli czekać na takie szczepienie? W pierwszej kolejności szczepimy tych, którzy są najbardziej narażeni na to, na transmisję zakażenia oraz powikłania, które mogą powstać w wyniku zakażenia. A więc jeżeli my mówimy o pracownikach opieki zdrowotnej, jeżeli mówimy o służbach mundurowych, to są ci, którzy mają największy kontakt i możliwość zarażenia. Jeżeli mówimy z kolei o starszych osobach powyżej 65 roku życia, to mówimy o tych, którzy ciężej przechodzą koronawirusa. W grupach wieku, o które pani wymieniła, często dochodzi do bezobjawowego przechodzenia koronawirusa i tak na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę, jak inne kraje kwalifikują i pokazują grupy do szczepienia, rzeczywiście najbardziej logiczny jest taki ciąg zdarzeń. Jeżeli my mówimy, czy to będzie 4 czy 5 lat, wszystko zależy od tego, w jaki sposób zorganizujemy, jaka będzie dystrybucja szczepionki i w jaki sposób zorganizujemy kadry medyczne do tego, żeby zaczęły szczepić. Być może, że właśnie będzie tak, że po pierwszym roku szczepienia, gdy wyszczepimy tych najbardziej zagrożonych, w następnym roku już dołączą do nas grupy, o których mówiliśmy wcześniej, ale które nabrały doświadczenia przez ten rok, w czasie szczepień, zorientowaliśmy się, jakie są działania uboczne, zorientowaliśmy się, jak postępować z pacjentami, gdyby wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne i wtedy rzeczywiście dodatkowe kadry, które moglibyśmy zaangażować, dodatkowe uprawnienia, które mogliby dostawać lekarze na przykład tych specjalności, które do tej pory nie miały możliwości szczepić, także stażyści, także rezydenci w różnych dziedzinach, to być może ta kadra zwiększy się, liczba punktów szczepiennych się zwiększy i wcale to nie będzie trwało 3 czy 4 lata, a może 2 lata. Wszystko będzie się dynamicznie zmieniać. Panie doktorze, dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna donosi o nowych sposobach obchodzenia obostrzeń w okresie ferii zimowych. Wiemy, że te ferie zimowe mają być skumulowane i pomysł jest taki, aby dziecko zostało zawodnikiem klubu sportowego i dzięki temu może jechać na trening i wyjechać do jakiegoś ośrodka treningowego czy jakiegoś ośrodka wypoczynkowego. Jak pan podchodzi do takich pomysłów obchodzenia prawa, biorąc pod uwagę względy medyczne? Czy jest to bezpieczne, kiedy nagle aż tyle dzieciaków skumuluje się, bo nagle wszystkie będą chciały jechać na te obozy sportowe jako zawodnicy? No, odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście to jest nieodpowiedzialność. Każda większa grupa, która znajduje się na tym samym, w tym samym pomieszczeniu, w tym samym miejscu, no, tworzy potencjalne zagrożenie transmisji zakażenia.
To przecież to jest nic innego jak te sławetne wesela, na których tak często ludzie się zarażali. To też ludzie z różnych stron przyjeżdżają, łączą się w grupę i wymieniają się różnymi zarazkami. Między innymi, jeżeli przyjeżdża tam ktoś zarażony SARS-CoV-2, wirusem SARS-CoV-2, może przekazać to zakażenie. A więc nieodpowiedzialność, tworzenie takich możliwości, przekraczanie pewnych obostrzeń, czy nieprzestrzeganie tych obostrzeń jest po prostu takim lekceważeniem tego, co lekarze mówią, co mówi także administracja, że tylko i wyłącznie obostrzenia i tylko restrykcje przynoszą taki widoczny efekt. Zresztą widzimy to teraz, kiedy druga fala spowodowała zachorowania codziennie powyżej 25 tysięcy i 27-28 tysięcy było zachorowań i w momencie wprowadzenia obostrzeń spada ta fala bardzo wyraźnie. Więc jest to dla każdego, kto potrafi patrzeć i wyciągać z tego wnioski, jest to jasny dowód na to, że obostrzenia przynoszą skutek. I panie doktorze, i te obostrzenia mają sens. Czas naszej rozmowy niestety powoli dobiega końca, ale mam ostatnie pytanie. Proszę o jak najkrótszą odpowiedź. Testy antygenowe, one już są w użyciu. Można dzięki nim testować między innymi w POZ-ach. Czy to jest dobre rozwiązanie? Jak to się sprawdza w przychodni, w której pan pracuje? To jest rozwiązanie wyłącznie dla tych, którzy mają takie warunki do tego, aby rzeczywiście te testy przeprowadzać. To jest wyłącznie rozwiązanie dla chorych objawowych. To nie jest robienie testu na wszelki wypadek, bo bardzo często on jest negatywny, fałszywie negatywny. I jeżeli mówimy o stosowaniu tego obligatoryjnie w podstawowej opiece zdrowotnej, to jest absolutnie nie popieram tego pomysłu, ponieważ jest to tworzenie możliwości transmisji zakażenia dla pacjentów, którzy nie są zakażeni, a przychodzą do przychodni w innym celu niż dokonać czy zdiagnozować się w kierunku SARS-CoV-2. Nie, ja takich testów nie przeprowadzam u siebie, ja pracuję w małej przychodni. Uważam, że byłoby to zbyt duże ryzyko dla moich pacjentów, abym takie testy antygenowe przeprowadzał pacjentów objawowych, którzy by przychodzili po to, żeby się zdiagnozować u mnie w przychodni. Bardzo dziękuję panie doktorze. Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienia Zielonogórskie, był gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo panie doktorze, a my w programie Newsroom wracamy do kwestii negocjacji budżetowych, bardzo ważnych kwestii związanych z pieniędzmi unijnymi i między innymi o tym porozmawiam z Kamilem Bortniczukiem, posłem Porozumienia. Witam serdecznie panie pośle. Dzień dobry panie pośle. Czy się widzimy, czy się słyszymy? Tak, wszystko ok. Panie pośle, Reuters donosi, że Polska i Węgry wstępnie zaakceptowały tę propozycję budżetową. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że jednak nie ma tej wstępnej akceptacji. To jak jest naprawdę? Wie pan coś na ten temat? Z tego co ja wiem, jesteśmy bardzo blisko zaakceptowania pewnej propozycji, która jest na stole, jest ustalona z prezydencją niemiecką, konkretnie z panią kanclerz Angelą Merkel. Ale nie mamy jeszcze pewności co do tego, czy pozostali partnerzy europejscy dadzą się pani kanclerz co do tego przekonać. Dopóki tej pewności nie będziemy mieli, możemy mówić o tym, że jesteśmy blisko porozumienia, a nie o tym, że ono jest. Dzięki komu osiągnęliśmy to porozumienie? Czy to praca na arenie europejskiej Jarosława Gowina przyczyniła się do tego, że być może osiągniemy właśnie takie porozumienie? Konkretne działania, o których mówił Jarosław Gowin, a nie machanie drewnianą szabelką podczas konferencji prasowych? Niewątpliwie również. To jest zasługa całego rządu, to jest zasługa całej Zjednoczonej Prawicy, więc również Jarosława Gowina, który podjął się tej misji na ostatniej prostej. Mówiliśmy dzisiaj, Jarosław Gowin na konferencji mówił o tym, że fałszywą jest alternatywa weto albo śmierć. I sam fakt, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia, jest na to najlepszym dowodem, no bo jeżeli uda się to porozumienie osiągnąć, nie będzie ani weta, ani żadnej śmierci. Będzie kompromis. Kompromis taki, który nas satysfakcjonuje, bo na inny byśmy się nie zgodzili ani my, ani Węgry. Czyli taki kompromis, który powoduje, że wydatkowanie dużych środków, które wynegocjowaliśmy, premier Morawiecki wynegocjował w lipcu tego roku z funduszy unijnych na najbliższą siedmiolatkę, nie będzie zagrożone.
zagrożenie, czy stawianie sprawy weta było spowodowane właśnie tym, że w naszej ocenie zagrożone byłoby wydatkowanie tak dużych środków. Było ryzyko, że te świetne negocjacje z lipca zostaną zniweczone właśnie nieformalnymi, niejasnymi sformułowaniami, które mogłyby być nadużywane przeciwko nam i Węgrom w przyszłości. Powiedział pan też, weto albo śmierć, to jest ta logika, o której też dzisiaj mówił chociażby Jarosław Gowin. Komu w kontekście tych negocjacji unijnych wierzy pan bardziej? Mateuszowi Morawieckiemu, Jarosławowi Gowinowi czy też Zbigniewowi Ziobrze? Pani redaktor, ja nie uważam, żebyśmy w ostatecznych kwestiach mieli tutaj jakikolwiek rozdźwięk. Ja jestem naprawdę posłem, pan, który że popiera... Nie ma tutaj rozdźwięku żadnego. Słyszeliśmy wypowiedzi tak, polityków Solidarnej Polski. Jeżeli dojdzie do porozumienia, to absolutnie jestem przekonany, że rozdźwięku w łonie Zjednoczonej Prawicy, ani tym bardziej w rządzie, żadnego nie będzie. Ten rozdźwięk pojawiał się na etapie negocjacji, pojawiały się różne pomysły, różne projekty kompromisowych rozwiązań, były różne opinie, to był bardzo żywy czas. Chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że negocjacje toczyły się no niemalże 24 godziny na dobę, wliczając w to w weekend na linii Warszawa-Budapeszt-Berlin, bo negocjowaliśmy głównie z niemiecką prezydencją. Różne emocje tym negocjacjom, jak to często bywa, towarzyszyły. Różna wrażliwość, różne cele. Ale bardzo ładnie pan poseł to określa, różna wrażliwość, ale przytoczę panu kilka wypowiedzi i prosiłabym, żeby pan się do nich odniósł. Czy rzeczywiście nie było tego rozdźwięku? Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Weto jest jedynym i koniecznym rozwiązaniem, by uchronić Europę przed bezprawiem, a Polskę przed utratą części suwerenności. Beata Mazurek z kolei odpowiedziała mu na tego tweeta: kompromis zamiast weta, na tym nam zależy. A Witold Waszczykowski z kolei skomentował to tak: jeśli porozumienie to prawda, to przegraliśmy polską suwerenność. Czy naprawdę nie widzi pan tutaj takiego wielogłosu i rozdźwięku? Wielogłos pojawia się cały czas w momencie, kiedy negocjacje są w trakcie. W momencie, kiedy negocjacje zostały zakończone i dokładnie to powiedziałem przed kilkudziesięcioma sekundami, jestem przekonany absolutnie, że ten rozdźwięk przestanie funkcjonować, ponieważ porozumienie będzie zaakceptowane przez wszystkie siły polityczne tworzące rząd, czyli przez całą Zjednoczoną Prawicę. Te głosy, które były potrzebne na pewnym etapie, może one nadal są potrzebne, bo nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, dopóki, tak jak powiedziałem na samym początku, te warunki nie zostaną zaakceptowane również przez naszych partnerów europejskich, nie możemy mówić o porozumieniu. Natomiast głosy, które mówiły o tym, że weto będzie koniecznością, nie osłabiały pozycji negocjacyjnej premiera Morawieckiego w tym czasie. Myślę, że wręcz przeciwnie, zgodnie ze strategią negocjacyjną, dawały mu dodatkowe argumenty do tego, że musi negocjować wyżej po to, żeby przekonać również swoich partnerów koalicyjnych. Panie pośle, czy zgodzi się pan ze swoimi niektórymi kolegami ze Zjednoczonej Prawicy, że no jednak to porozumienie oznacza utratę polskiej suwerenności? Absolutnie nie, pani redaktor, i nie wiem, którzy koledzy już znają to porozumienie w takich szczegółach, żeby mogli tak radykalne tezy czy oceny stawiać. Ja jeszcze raz to powtórzę, jestem przekonany, że jeżeli całość tego porozumienia ujrzy światło dzienne, jeżeli nasi europejscy partnerzy je zatwierdzą, to nawet najwięksi krytycy, czy najwięksi może zwolennicy weta, tak to określę, zmienią swoje nastawienie i uznają to osiągnięcie za sukces Polski, Węgier i całej Unii Europejskiej. Czyli jest pan optymistą, jeżeli chodzi o podejście do tej kwestii kolegów z Solidarnej Polski? Zdecydowanie tak. Ja rozmawiałem z wieloma kolegami ze Zjednoczonej Prawicy, również Solidarnej Polski, i wiem, że weto nie jest celem samym w sobie. Celem samym w sobie jest wynegocjowanie takich warunków, aby wydatkowanie środków z budżetu siedmioletniego najbliższego nie było w żaden sposób uzależnione od kwestii politycznych, a tym bardziej w żaden sposób oceniane uznaniowo, żebyśmy te środki wydatkowali dla dobra Polski, dla rozwoju polskiej gospodarki, dla skutecznej walki ze skutkami negatywnymi pandemii. Jeszcze raz powtórzę, weto nie może być celem samym w sobie. Weto jest pewnym narzędziem negocjacyjnym, które ma służyć osiągnięciu celów. Panie pośle, kiedy pan słyszał, czy też czytał te wszystkie wypowiedzi przez ostatnie dni, chociażby właśnie przywoływanego przeze mnie Janusza Kowalskiego, który ciągle grzmiał weto, 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 weto i ono się ciągle pojawiało w tych jego wypowiedziach, to nie czuje pan teraz, że w kontekście też późniejszego porozumienia on został takim, można powiedzieć, troszkę chłopcem rzuconym na pożarcie? Nie, zupełnie nie. I każdy, kto zna tajniki prowadzenia tak trudnych negocjacji, wie, że ktoś musi też taką rolę odegrać. Jeszcze raz powtórzę, nie mam wrażenia, żeby mówienie głośne o wecie albo stawianie takie bardzo radykalne tej sprawy osłabiało naszą pozycję negocjacyjną. Myślę, że było wręcz przeciwnie, że pokazywanie, że również w gronie koalicji są ludzie bardzo mocno zdeterminowani do tego, żeby weto postawić, budowało zrozumienie dla naszych partnerów do tego, że musimy osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące również zwolenników weta.
Panie pośle, na razie mówimy tylko o takich wstępnych informacjach. Kiedy mogą pojawić się konkrety, konkretne już ustalenia związane z tym szczytem? No to już myślę, że na tym etapie nie zależy tylko od nas, głównie od naszych partnerów. Myślę, że koniec tygodnia jest takim rozsądnym terminem. A pana zdaniem może to zostać jeszcze odroczone w czasie, czy to się rozstrzygnie właśnie już w ten weekend? No to mogę tylko wyrazić swoją nadzieję. Nadzieję taką, żeby to się rozstrzygnęło możliwie jak najszybciej i żebyśmy już zakończyli ten serial, szczególnie chętnie odgrywany przez opozycję rzekomego antyeuropejskiego nastawienia rządu Zjednoczonej Prawicy i przystąpili do normalnej pracy, do konstruowania konkretnych rozwiązań, konkretnych projektów, które pozwolą te pieniądze możliwie jak najbardziej efektywnie wydać, ale to jest tylko nawet nie opinia, a bardziej nadzieja. Ponieważ, tak jak powiedziałem kilka chwil temu, nie wszystko już w tym momencie zależy od nas. Panie pośle, wspomniał, użył pan określenia serial, to jaką rolę w tym serialu unijnym odegrała Angela Merkel, którą dzisiaj tu także w tym programie komplementował Marek Belka i mówił, że no tutaj jej rola w dojściu do tego porozumienia w sprawie budżetu unijnego no była bardzo duża. Angela Merkel siedziała po drugiej stronie stołu w ramach tych negocjacji, więc ja bym wolał, żeby Marek Belka komplementował Mateusza Morawieckiego, czy Jarosława Gowina, czy innych polityków, którzy reprezentowali w tych negocjacjach interes Polski, no bo on był w pewnym zakresie przeciwstawny interesowi Niemiec, tak można powiedzieć wprost. Więc Angela Merkel jest politykiem doświadczonym, przewidywalnym, niewątpliwie politykiem, z którym można budować kompromis i to nie jest pierwszy przykład takiego zachowania. Ja mam prywatną opinię taką, że jeszcze niezależnie od tego, czy ktoś ma sympatię do Niemiec, czy nie, czy do konkretnych partii niemieckich, w przyszłości zatęsknimy za takim politykiem po stronie Niemiec jak Angela Merkel. Panie pośle, a kogo pan chciałby szczególnie docenić, czy też pochwalić w kontekście tych negocjacji unijnych? Bo skoro powiedział pan, że wolałby, żeby Marek Belka komplementował naszych polityków, to pan którego kandydata wskazałby jako tego, który odegrał kluczową rolę w tych negocjacjach? Wszyscy politycy rządu zasługują tutaj moim zdaniem na równy szacunek i nie chciałbym w żaden sposób wskazywać konkretnych nazwisk. Oczywiście jako politykowi porozumienia jest najbliżej do Jarosława Gowina, ale wielką rolę tutaj odegrał Mateusz Morawiecki jako premier, myślę, że zdecydowanie największą. Jest też kilku takich aktorów, którzy pozostawali w cieniu, a też się mocno napracowali w czasie tej negocjacji. Kto na przykład? Ale też politycy, no właśnie dlatego, że pozostawali w cieniu, nie wiem, nie jestem upoważniony do tego, żeby o tym mówić. Być może... Ale może to jest, panie pośle, dobry moment, żeby ich pochwalić, prawda? Nawet tych osób z drugiego szeregu. Ja myślę, że ogólnie moment na to, żeby kogokolwiek chwalić, jest jeszcze niedobry, ponieważ chwalić powinno się wtedy, kiedy już się coś osiągnie, a to jest trochę takie mówienie hop, zanim się podskoczy. Nie chciałbym, żeby to było przedwczesne, więc czasu na chwalenie jeszcze sporo będzie, ale nawet politycy, to co już podkreślałem, ci, którzy wydawało się niektórym reprezentują w tym sporze zupełnie odmienny pogląd i jak niektórzy oceniają, niepotrzebnie zaostrzają, też mają swój pozytywny wpływ w przebiegu tych negocjacji. Panie pośle, wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj w Sejmie. W jaki sposób pan by obronił Jarosława Kaczyńskiego przed tymi atakami ze strony opozycji, która chce właśnie tego wotum? Jarosława Kaczyńskiego nie trzeba bronić. Jarosław Kaczyński broni się sam. Po pierwsze swoją pozycją polityczną, po drugie z swoimi osiągnięciami. No po trzecie mieliśmy do czynienia z takim okresem, który jest absolutnie nienaturalnym, jeżeli chodzi o wiele wymiarów. Mieliśmy z jednej strony pandemię, z drugiej strony nagromadzenie różnego rodzaju wydarzeń, które powodowały niepokoje społeczne, które się przekładały na protesty wielotysięczne, trudne do opanowania. W to wszystko jeszcze się w międzyczasie wplódł Marsz Niepodległości. W związku z czym to naprawdę nie jest, to nie powinien być powód do negatywnej oceny jakiegokolwiek polityka, już na pewno nie polityka tego formatu, jak Jarosław Kaczyński. Naprawdę myśli pan, że to nie powinien być powód do negatywnej oceny Jarosława Kaczyńskiego, który przecież odpowiada za nasze bezpieczeństwo? Słyszeliśmy jego sejmowe wypowiedzi na temat strajku kobiet, na temat marszów i tego wszystkiego, co działo się na ulicy. Widzieliśmy, co robiła policja. Czy naprawdę Jarosław Kaczyński w tym kontekście, jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, również nie zasługuje na krytykę? Mamy tu kilku osób, które są bardziej bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tym kontekście, czy za pracę konkretnych policjantów, konkretnych oddziałów policji, konkretnych komend. A tych sytuacji negatywnych, takich obiektywnie złych zachowań służb czy błędów popełnionych przez służby było naprawdę stosunkowo niewiele jak na intensywność wydarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach.
To kto w takim razie powinien za te wydarzenia odpowiedzieć? Dzisiaj słyszeliśmy, że szef policji pojawił się w Sejmie, no i wyjaśniał te sprawy związane z działaniami policji. Czy to on być może powinien zapłacić głową za to, co działo się na ulicach? Znaczy, to nie jest moja decyzja i to nie jest kompetencja parlamentu, żeby oceniać czy bezpośrednio decydować. Ale jest pan obywatelem, obserwatorem i widział pan, co się dzieje. Nie powinien utracić stanowisko. Ja jeszcze raz powtórzę, uważam, że biorąc pod uwagę intensywność zgromadzeń, różnego rodzaju negatywnych zdarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach, to tych błędów policji było stosunkowo niedużo, a znacznie więcej było przykładów bardzo odpowiedzialnego i dobrego zachowania policjantów. Ja sam często nie umiałbym utrzymać nerwów na wodzy, widząc to, co się działo na ulicy i w jaki sposób policjanci byli przez protestujących traktowani. Ja osobiście, jakbym miał wskazać na największe nieprawidłowości, to moim zdaniem doszło do nich właśnie 11 listopada w czasie Marszu Niepodległości, gdzie widziałem nagrania, z których wynika, że mogło dochodzić do różnego rodzaju policyjnych prowokacji. Na te wyjaśnienia czekam z największym napięciem. Jeżeli miałbym wskazywać na powód do pociągnięcia do odpowiedzialności kogokolwiek z polskiej policji, to wskazywałbym właśnie na ten dzień. Panie pośle, mówił pan, że ciężko byłoby panu utrzymać nerwy na wodzy. Pytanie, czy ciężko było panu utrzymać nerwy na wodzy, kiedy 30 listopada dokładnie na antenie Polskiego Radia 24 w kontekście strajku kobiet powiedział pan, strajk kobiet to polityczni kosmici. To są ludzie, z którymi nikt w normalnym czasie, nikt racjonalny nie chciałby mieć wiele do czynienia i mam wrażenie, że ta grupa została już w takim własnym sosie, bardzo nielicznym i bardzo niereprezentatywnym, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo. Za tę wypowiedź był pan także w mediach społecznościowych krytykowany. Czy jeszcze raz określiłby pan strajk kobiet jako politycznych kosmitów? Jeszcze raz użyłby pan w tym kontekście takiego określenia? Tak. Ta wypowiedź w żaden sposób nie była podyktowana nerwami czy utratą kontroli nad nerwami. Zupełnie na chłodno podtrzymuję tę opinię. Uważam, że liderki strajku kobiet to są osoby, które są po prostu prymitywne. No to jest tysiące dowodów w internecie, jak te osoby się odnoszą do innych, jakiego słownictwa używają, jak próbują prowadzić politykę, jak rozmawiają z dziennikarzami. To są po prostu osoby prymitywne. Jestem przekonany, że polskie społeczeństwo nie chciałoby mieć takich osób jako reprezentantów w normalnych okolicznościach, w jakimkolwiek gremium politycznym. No już nie wyobrażam sobie, żeby na arenie międzynarodowej pani Lempart miała negocjować dla nas fundusze europejskie z panią Angelą Merkel. No właśnie. Musieliśmy się jako Polacy wszyscy zapaść pod ziemię ze wstydu. No i czy właśnie dlatego chciałby pan oddać panią Lempart Brytyjczykom, bo też taki wpis z pana udziałem pojawił się na Twitterze. Co myślicie o tym, żeby oddać panią Martę Brytyjczykom? A Jacek Ozdoba nawet napisał, dokładam się do biletu. No, Twitter ma swoją urodę i czasami można tam sobie pozwolić na więcej, można żartować. To była taka forma żartu, która była reakcją dosyć mocnego żartu, panie pośle. Financial Times brytyjski, ktoś, no ale proszę. Przepraszam bardzo, jakiś problem. Mamy jakiś problem z połączeniem, proszę zwrócić ale, uwagę na kontekst. Widzieliśmy. Chyba już jest? Już. Proszę zwrócić uwagę na kontekst tej wypowiedzi, bo tam ktoś bardzo nieładnie się odniósł do mnie właśnie w kontekście tej wypowiedzi o tym, że pani Lempart w mojej ocenie jest osobą prymitywną i podnosił fakt, że Financial Times bodajże określił panią Lempart jako jedną z najbardziej wpływowych kobiet 2020 roku, jako dowód na to, że jednak ona prymitywna nie jest. No, dla mnie to nie jest żaden dowód i zażartowałem, że skoro Brytyjczycy doceniają takie postawy i taki poziom kultury u osób publicznych, no to może lepiej, żeby zagospodarowali panią Lempart u siebie, bo jestem absolutnie przekonany, że Polacy tego typu poziomu w polityce nie akceptują. Panie pośle, może warto byłoby spotkać się z taką osobą jak Marta Lempart? Może warto było porozmawiać, podyskutować? Miałby pan ochotę na takie spotkanie i wyjaśnienie sobie wzajemnych jakichś nieporozumień? Pani redaktor, ja nie mam z panią Lempart żadnych wzajemnych nieporozumień. To nie jest żadna osobista sprawa. Ja po prostu mam prawo jako polityk, jako obywatel do ocen poziomu kultury i zachowań pewnych ludzi. I to odważnie dokonuję. Tak samo jak inni dokonują oceny moich zachowań czy wypowiedzi. I one nie zawsze są dla mnie pozytywne, bo jak ktoś mnie nie lubi, to mnie po prostu nie lubi i nie musi mnie lubić, bo ja nie jestem, jak mówi stare powiedzenie, zupą pomidorową, żeby wszyscy musieli mnie lubić. Natomiast spotkań ja raczej nie odmawiam nikomu. Nie za bardzo wiem, czy mielibyśmy o czym rozmawiać, bo tak jak powiedziałem, dla mnie osoby kierujące strajkiem kobiet, jeżeli chodzi o poziom poglądów, idei, to są kosmici. Znaczy, to oni są na innej orbicie. Oni są oderwani od polskiego społeczeństwa i oderwani od wartości, które polskie społeczeństwo w większości wyznaje.
Ale mają prawo protestować, skoro mówimy o orbitach. Oczywiście. Panie pośle, to na jakiej orbicie jest Przemysław Czarnek? Bo dodajmy, że uczniowie w ramach ogólnopolskiego protestu uczniów i studentów nie biorą udziału w zajęciach i domagają się odwołania Przemysława Czarnka z funkcji ministra edukacji i nauki. Młodzież nie chce homofobicznego ministra głoszącego kontrowersyjne poglądy. Pan by bronił ministra Czarnka, czy raczej przychylałby się do tych zarzutów ze strony uczniów i studentów? Ja broniłem nie raz, bo znam profesora Czarnka już ładnych parę lat i bardzo szanuję sobie tę znajomość i bardzo szanuję profesora Czarnka jako osobę. Profesor ma poglądy. A szanuje pan jego poglądy? Ma poglądy bez wątpienia wyraziste, natomiast w większości absolutnie niekontrowersyjne i nieskrajne. Oczywiście przede wszystkim w czasie kampanii prezydenckiej z jednej wypowiedzi Przemysława Czarnka. Na tyle ją zmanipulowano, że przedstawiono ją w sposób karykaturalny, powiedziałbym wręcz, jakoby on odmawiał człowieczeństwa czy normalności ludziom o innej orientacji seksualnej, podczas gdy on, wypowiadając te słowa, posługiwał się konkretnym zdjęciem, pokazał na zdjęcie jakichś dwóch roznegliżowanych facetów, którzy w obecności dzieci chodzili po ulicach ubrani, w mojej ocenie też niestosownie, pokazując na to zdjęcie, mówił, to nie są normalni ludzie. To zostało później zmanipulowane i bez obrazu puszczano tylko do jego słowa, jakoby miały się odnosić do wszystkich osób o innej orientacji seksualnej. I przykładów tego typu manipulacji jest więcej. Jeszcze raz powtórzę, dla mnie Przemysław Czarnek jest bardzo wartościowym politykiem. Nie wiem jeszcze, jakim jest ministrem, bo za krótko piastuje tę funkcję, żeby to ocenić. Natomiast ma poglądy niewątpliwie konkretne, niewątpliwie wyraziste, ale nie uważam, żeby to były poglądy skrajne, czy takie, za które należałoby go krytykować. Mamy demokrację, każdy ma prawo głosić. Panie pośle, ale kiedy ostatnim razem mieliśmy taką sytuację, Panie pośle, ale kiedy mieliśmy taką sytuację ostatni raz, że uczniowie i studenci protestowali przeciwko ministrowi edukacji w taki sposób? No proszę sobie zadać to pytanie wszystkim dookoła, bo ja też sobie zadaję to pytanie, czy to jest normalne, żeby uczniowie protestowali przeciwko ministrowi. Czy no ale skoro wcześniej nie protestowali, to znaczy, że ci ministrowie byli lepsi. Nie, to znaczy, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z bardzo dużą nagonką na ministra Czarnka, czy wcześniej na posła Czarnka, na profesora Czarnka. Ja jeden z przykładów bardzo konkretny podałem i myślę, że większość tych młodych ludzi jest zmanipulowana w tym zakresie. Ja nie uważam, żeby minister Czarnek był homofobem. Minister Czarnek ma prawo do swoich poglądów. Nikomu nie odmawia prawa do już nie mówiąc o prawie do życia, bo to już chyba w Europie nie zdarza, nie mamy takich ludzi, którzy innym odmawiają prawa do życia, życzą śmierci, ale nie odmawia żadnych praw obywatelskich. Natomiast młodzi ludzie, będąc masowo manipulowani różnymi przekazami, tak jak zresztą i na marszach kobiet w początkowych dniach miało to miejsce, mają tendencję do tego, żeby zachowywać się w sposób nieco skrajny. Natomiast ja uważam, że co do zasady nie na miejscu jest, żeby uczniowie protestowali przeciwko jakiemukolwiek ministrowi. I tutaj, panie pośle, nie powinni się tym interesować, kto jest ministrem. Panie pośle, i tutaj stawiamy kropkę. Kamil Bortniczuk, Porozumienie, był gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo, panie pośle. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i dużo zdrowia. Miłego dnia. Wzajemnie. I tą rozmową nie tylko o tematach edukacyjnych, ale przede wszystkim o tematach związanych z budżetem Unii Europejskiej, bo ten weekend będzie decydujący w tej kwestii. Kończymy program Newsroom. Zachęcam Państwa do tego, aby śledzić Wirtualną Polskę. Jutro 8.30 program Tweet. Chwilę później Money to się liczy i o godzinie 14.00 program Newsroom. Jutro spotka się z Państwem Sebastian Ogórek. Ja wracam do Państwa w piątek o godzinie 14.00 Newsroom. Proszę być z nami. W tym programie to już wszystko. Agnieszka Kopacz, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.